od tej firmy Play. Mówią o 6 stycznym. I jedziemy tutaj. Tam była ta sala królestwa, widzicie Państwo, na Chorzej. Jak Marian Charkowski żył, był, pokazywał mi zdjęcie. No i w tych latach on też siedział w więzieniu. Marian Charkowski, a jego żona prowadziła zbór. No, czyli to, co się dzieje teraz w Rosji, to działo się wcześniej w Polsce. Polska jest tak katolicka, że oni jak zobaczą świadków Jehowy i Biblię, to się wściekają, dostają białej gorączki. Teraz popatrzmy się na adresy. Gdzie my jesteśmy? Mokotowska 15 w Warszawie. Proszę, jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bogiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją. U kaszlaków moherowych. Pokazywałam wczoraj ten autobus 180, jak jechał na Powsińską, proszę Państwa. Jak się miotał, jaki nerwowy kierowca, jak nie umie jeździć, a ten autobus jakby się już miał rozlecieć. Dni ostatnie tego złego systemu rzeczy, może nie jedna osoba już by chciała, żeby to się skończyło, bo ludzie mają tysiące pożyczek i żeby lichwiarskie firmy do nich nie dzwoniły, nie wydzwaniały, bo ludzie chcą mieć troszeczkę spokoju. Są też to ludzie różni, którzy mogą też być niepełnosprawni intelektualnie, ale to nie to, że to ktoś jest debilką, ktoś jest debilem. Debilem to jest odwrotnie ten, kto nie może tego pojąć, że ludzie się różnią. Może ktoś, na przykład proszę Państwa, mieć super słuch. Osoba niepełnosprawna może receptory słuchowe, wzrokowe mieć tak wyczulone, że ona od Ciebie więcej widzi. Dlatego się takich nawet zatrudnia. Zatrudnia się też psa, który ma super słuch. 10 razy bardziej od Ciebie słyszy. Także nie wolno gardzić, nie wolno gardzić, nie wolno. Gdy nadaje nasze radio, to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. A za nami, proszę Państwa, ambasada rosyjska z tyłu. Trzech krzyży. I już. Tam byłyśmy wprost, ambasada rosyjska daleko w dół po prawej. A tutaj ten park też piękny. I Sejm. Teraz nawet kawałeczek Sejmu zobaczymy, proszę Państwa. Oglądając pałacyki. O, tu jest Sejm. Już widać Sejm, prawda? Zapraszam. No to dojeżdżamy do placu Trzech Krzyży, proszę Państwa. I zaraz będzie biblioteka. Może nie aż tak bardzo zaraz, Uniwersytetu Warszawskiego.